Cześć, witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym zimowym, niemal syberyjskim teście. Mrozy w nocy dochodzą do minus 20 stopni Celsjusza, także warunki dość ekstremalne jak na nagrywanie, ale co tam, nas nic nie wystraszy i nic nie zniechęci do wykonania kolejnego zadania. Słuchajcie, dzisiaj przetestuję dla Was i zaprezentuję, zaczniemy jak zwykle klasycznie od prezentacji, Suzuki Ignis. Jest to bardzo ciekawy samochód. Pierwsze skojarzenie, jakie mi przychodzą do głowy, to Fiat Panda. Nie bez powodu, dlatego że podobnie jak Pandę mogliśmy mieć w wersji z napędem na cztery koła, tu też również ten samochód może być malutką, miniaturową terenówką, a terenówką może być też nie tylko za sprawą napędu 4x4, a bardzo, bardzo ciekawego prześwitu wynoszącego 180 mm w serii. Oczywiście modyfikując zawieszenie po okresie gwarancyjnym naturalnie, żeby tam nic sobie nie zaszkodzić, na przykład dając ciut większe koła, bo chyba tu jeszcze jakąś tam mini tolerancję rozmiarową zyskamy, na przykład wymieniając sprężyny. No myślę, że spokojnie 20 cm, może nawet 21 byśmy uzyskali, jak ktoś będzie potrzebował jeszcze większego prześwitu. Ale na drzewo z modyfikacjami zajmujemy się serią. Słuchajcie, samochód ma ten sam silnik, co dobrze Wam znany Suzuki Swift z kanału. Swift ma 1.2 Multijet, jednostkę wolnossącą, czterocylindrową. Jest dokładnie to samo tutaj pod maską. Co ciekawe, samochód jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. Ten wariant, bo oczywiście można mieć też Ignisa z manualem. Ale wspominając o Swifcie, nie bez powodu zahaczam o Swiftę, dlatego że Ignis jest autem przy Swifcie naprawdę małym. Swift, mimo tego, że należy do aut segmentu B, chociaż szerokością myślę, że spokojnie można by go nazwać, że jest z segmentu B+, Ignis jest 10 cm, mniej więcej 10 cm węższym samochodem. Jest to przepaść. W samochodach 10 cm na szerokość to jest po prostu deklasacja. To jest zupełnie inna klasa auta, inny segment. No i nie inaczej jest właśnie z Ignisem względem Swifta. Nie dość, że jest prawie 10 cm węższym samochodem, to jest jeszcze 15 cm krótszy od Swifta, a przecież wiem, że Swift ma dosyć mały bagażnik, jest krótkim autem, to tu jest 15 cm krócej. Ale uwaga, w wersji outdoor Ignis może mieć aż 20 cm większą wysokość względem Swifta. No, wspominając oczywiście o różnicy prześwitu, bo Swift ma no, dosyć maleńki prześwit i to jest jego bolączka. Jedna z takich no, najbardziej rzucających się wad Swifta to 120 mm, tylko 12 cm, a może nawet z tymi tam plastikowymi elementami wyjdzie troszeczkę mniej i to czuć. Szuranie po progach zwalniających, jakieś tam w zaśnieżonym terenie, to też jesteśmy takim spychaczem trochę. No Swifta bolączką jest niski prześwit, tu nie będziemy mieli tego problemu, bo jest to mikro-SUV. Mikro-crossover, jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi. Pokażę Wam jeszcze go z każdej strony. Jeszcze raz sorry za spartańskie trochę warunki prezentacji, ale no wiecie, no jak są takie mrozy, to no ciężko się nagrywa dobre rzeczy. Bo człowiek, mózg zamarza. Wspomnę Wam o zimówkach. Sorry za zimowy stan, ale trudno. Toyo, mamy tu zimówki Snow Prox. Bardzo, bardzo fajnie mi się na nich jeździ. Co ciekawe, wrażenie mam takie, że auto jest wyraźnie cichsze, szczególnie od strony podłogi, podwozia i nadkoli niż Swift. Myślę, że tutaj ten dużo większy prześwit też robi swoje, bo jednak w Swifcie niemal szorujemy brzuchem w asfalcie. Tu mamy 175, 60, 16 słabo widać, więc Wam powiem. No także taki laczek w tej wersji Premium Plus, bo to jest wersja wyposażenia, to nie jest wersja Elegance najwyższa, tylko ta wersja środkowa wyposażenia. No i tu mamy, lepiej troszkę to widać, M Plus S, widzicie, 175, 60, R16, naturalnie ten sam rozmiar. No trudno, żeby tu była różnica jakaś w rozmiarze. No i z tyłu mamy, zobaczcie, bęben. Przypuszczam, że wersja z napędem na 4 koła, chociaż nie będę się zakładał, być może tam są tarcze, bo takie sytuacje też się zdarzają. Bywają zmiany układu hamulcowego, jeśli mamy dołożony napęd na wszystkie, na cztery łapy. Zajrzymy do środka. W ogóle wersja Elegance, z tego co tam przeglądałem konfigurator, to ma chyba bezkluczykowy dostęp, ale na tych mrozach to może dobrze, że tu nie mamy. Tu jest standardowy kluczyk. Wybaczcie rękawice, ale no, mróz jest okrutny, więc tym razem będzie w rękawicach. Wnętrze bardzo typowe dla Suzuki, bez żadnych szaleństw. Jak wspomniałem, mamy tu lewarek od automatu. Samochód bardzo przyjemnie się prowadzi, co właśnie jest ciekawe i w wrażeniach z jazdy Wam jeszcze powiem. Byłem zaskoczony, że to auto nie prowadzi się jak zabawka podskakująca. O, tu korbotronik. Przymarznięte, to wszystko nie ruszę, bo będę tylko wyrywał szczelki z drzwi. No masakra z tą temperaturą, ale co. Może Wam pokażę jeszcze, jak wyglądam w środku, bo to będzie dość troszeczkę, no, pewnie interesowało niektórych, chociaż nie ukrywam, że jest. Nie wiem, czy ja tu w ogóle się zmieszczę. O matko, nie, słuchaj. Nie,
Nie ma szans. To znaczy, o ile mam wysokość, czekajta. Zawsze wiecie, zawsze szczerze, czekajcie, zdejmę to, bo tak się nie jeździ. O nie! Nie, no ja za sobą. Dajcie, to nie jest auto dla wysokich. Dobra, siedzę, głowa w suficie. Musiałbym, no albo się zgarbić, a jakbym chciał się prostować, to już szoruję czapką, także w Swiftie było pod tym względem dużo lepiej, już nie mówiąc o tym, co tu się dzieje. Zobaczcie. No w ogóle nie jestem w stanie tu wejść, no. Tu jest niby jakieś wycięcie, ale nie no. Na mój wzrost to nie jest. Mało tego, zobaczcie, co się dzieje z mało, gdzie mi się kończy tu dramat. A nie mam 2 metrów, jak to zawsze powtarzam, nie? No w tych wszystkich łachach to tak gabarytowo pod 1,90 m podchodzę. Więc no słabo, no słabo. Ktoś wyższy, ktoś naprawdę wysoki będzie miał przewalone w tym momencie, ale to nie jest samochód dla mega wysokich ludzi, żeby było jasne. No przecież to jest mikro crossover. Ale no, tradycyjnie pokazuję wam, jak to jest, natomiast na pochwałę zasługuje to, że tu nie mamy jakiegoś dziwnego wynalazku. No warto wspomnieć, że w ogóle auto nie ma 5. miejsca, bo jest to 4-miejscowe nadwozie i wnętrze. Przy tych gabarytach to nie dziwne, że zrezygnowali z 5. miejsca, bo byłoby to raczej nieporozumienie. Dobra, hybrid, napis to raczej kojarzymy, nie wiem, czy nie ten sam przypadkiem jest w Toyocie, no ale whatever, nieważne. Tu mamy mój nieodzowny towarzysz. Często tam zdarzają się pytania, co wożę ze sobą w trasę i tak dalej. Przynajmniej jakiś czas temu, bo regularnie widywałem takie. No więc jest to jeden z moich niezbędników. Pompka, która w razie czego może nas poratować. Ja wiem, że większość aut ma te kompresory na 12 V, te ostrojca do pompowania, ale wiecie, jestem oldschoolowcem, wolę wszystko manualne, mechaniczne, a nie elektryczne, te wszystkie ustrojstwa. No i widzicie, nie mamy tutaj zapasu ani dojazdówki, tylko te kompresory, kity. Ogólnie bagażnik nie jest dramatycznie mały. Przypominam wam, że Swift, no podkreślałem to, że w Swiftie bagażnik jest bez szału. Tu jest podobnie, a przecież autko jest o 15 cm krótsze. Naturalnie tylko 4 osoby pojadą zgodnie z homologacją i ilością pasów bezpieczeństwa. No, chociaż wiadomo, że jak to w Indiach, to pewnie by tutaj z 8 osób weszło do takiego samochodu, no ale nieważne. I tyle, no. Naprawdę bardzo prosta konstrukcja, ale w prostocie tego auta jest siła, w prostocie tego auta jest jego moc, jego walory, że niestraszne nam zjechanie z asfaltu, nie zaszuramy, nie przyszuramy podwoziem, szczególnie kiedy mamy 4x4, to już myślę, że możemy się zapuścić w jeszcze bardziej odważniejsze zjazdy, jakieś tam błotniste z gorszym stanem podłoża. W Wojsce to bym raczej nie szalał za bardzo. O LEDach powiem może w czasie jazdy, bo też świecą bardzo fajnie. Mamy na wyposażeniu w wersji Premium Plus, widzicie, halogeny, przeciwgłowę, także no. Naprawdę samochód się prowadzi dobrze, wyczuwalnie w linii prostej, na autostradzie nie miałem żadnych problemów. Przy lekko wiejącym wietrze, bo akurat w czasie testów wichury nie było, szczęśliwie może dla mnie, pudełko nie podskakiwało, ani nie było żadnych niebezpiecznych takich momentów, że chciało mnie zepchnąć jak żaglowiec z drogi, jeśli chodzi o wietrzycho. Nic takiego nie było. Może powiem tylko, że bak paliwa, zgodnie z tym, co tam pamiętam z katalogu, Swift już ma mały bak paliwa, ma 37 litrów. Tu zdaje się jest tylko 30 dla wersji 4x4, o ile czegoś nie przekręciłem, czy tam wersja... No, bak paliwa jest w dwóch pojemnościach podawany, objętościach zbiornika. 32 i 30. To musicie sobie wygooglować konfigurator. Być może ma to związek z jednostką, znaczy z napędem na 4 koła, albo ze skrzynią manualną czy automatyczną. Ale 30-32 litry dla Ignisa to, ja wiem, że to jest malutki samochód i pali bardzo mało, ale no troszeczkę mało, no chciałoby się mieć przynajmniej te 35-37 jak w Swiftie, przynajmniej no najlepiej to po 40, żeby nie było, że nam się to paliwo szybciej kończy, ale co tam, no, stacji benzynowych 1000, więc każdy na pewno bez problemu sobie poradzi, nawet z niewielkim zbiornikiem paliwa. To nie elektryk, nie musimy tu się bać, że zaraz nam się rozładuje, szczególnie na mrozach, kiedy ogrzewanie włączymy i tak dalej. Dobra, słuchajcie, koniec pitolenia, bo zamarzam, ruszamy. Jeszcze tylko zobaczycie teraz przebitkę, jak wygląda silnik pod maską. No mówiłem, to samo co w Swiftie, 4 garnki, 1.2 VVT, K12D, ta sama jednostka, bardzo dobry, bardzo fajny silnik, palący śmieszne ilości paliwa w mieście, 4.8, 4.9, pierwsza trasa. Co ciekawe, jak odebrałem auto, nie wiem, co poprzedni testujący z nim robili, było spalanie bodajże 8.6 czy 8.7 średnie z większego dystansu. No ja w tej chwili mam o kilka litrów niższą średnią. W mieście to pali około 5 przy moim normalnym, spokojnym jeżdżeniu, więc no, super, super jednostka. Już w ogóle Strong Hybrid nie ma sensu, jak się ma tak fajnie mało palący silnik. A jeszcze jakbyśmy zagazowali, gdyby nam przyszło szalony pomysł do głowy zagazować, to już w ogóle jeździmy za pół darmo. Dobra, jadimy.
chciałem Wam chwilę powiedzieć na temat świateł. W tej chwili jadę drogą, którą poza mną nikt nie jedzie, więc mogę sobie i przeciwmgłowę włączyć, i drogowe. Teraz wyłączę przeciwmgłówki. No i widzicie, że snop światła wtedy jest, no tak jak zawsze, skoncentrowany bardziej w dalszej troszkę odległości od nas. Gdy włączymy przeciwmgłowę przednie, no to mamy te halogeny żółte, rozświetlające nam wszystko to, co jest pod samą maską i tu w okolicy, ale tak się jedzie bardzo fajnie. Mieszanie tej temperatury, tego bardziej żółtego, cieplejszego światła z zimniejszym światłem LED daje fajny efekt. Nie wiem, czy na kamerze będzie to widać, no ale generalnie jestem zadowolony. Ciekawostką natomiast jest fakt, że do stacji benzynowej, którą sobie opatrzyłem na trasie, bo będzie to pierwsza stacja Shell, na której mam zamiar zatankować, mamy 116, bodajże teraz według nawigacji dokładnie 116 do Sochaczewa kilometrów, a jak widzicie zasięgu spada nam, że widzę 112, teraz już 110, więc będzie wesoło. Pamiętając o tym, że Japończyki mają tą rezerwę dość grubą, także w sytuacji, gdy będę zbliżał się do zera, jeśli chodzi o range, to jeszcze spokojnie przy tym zbiorniku paliwa myślę, że z 50 km takiej eko jazdy, jak nie stówkę, się dotoczę. Więc za 400 metrów skręć w prawo. Aczkolwiek wolałbym, wiadomo, tankować przy wskazaniu jeszcze powyżej zera, jeśli chodzi o zasięg. W ogóle przetestujemy, zobaczymy, kiedy Suzuki przestaje podawać liczbowo, ile nam zostało. Czy będzie schodził 50, 40, 30, 20 i tak dalej, czy przy na przykład poniżej 40, 50 czy 30 odetnie nam w ogóle range i będzie critical, fuel, refuel. Skręć w prawo. Critical level. No i tyle. Także fajnie, no w nocy czytelne bardzo zegary, prędkościomierz, wyłączmy może przeciwmgłowę teraz, żeby nie było już, bo to takie przeciwmgłówki to nie są fajne. Są czasami w samochodach światła przeciwmgłowe przednie, które zupełnie nie oślepiają, ale tu na pewno te przeciwmgłówki, które są typowymi halogenami na dużych odbłyśnikach, tradycyjnie wyglądające są to lampy halogenowe, więc myślę, że mocno dają po oczach jadącym sprzeciwka. Tak jak niektórzy zapominają, że jadą na światłach drogowych, warto czasami im przypomnieć. No właśnie, chociaż wiadomo, że niektórzy to też z uporem maniaka przypominają z odległości 2 km, jak tam jakiś taki punkcik, miniaturowy punkcik na horyzoncie, już się denerwują, to bez przesady. No, ja też w sumie mu za wcześnie pokazałem, ale no 2 km do niego nie ma. Maksymalnie może było z 700-800 metrów między nami, o ile nie mniej. No, więc jeśli chodzi o wskazania prędkościomierza, myślę, że za dnia będzie to miało więcej sensu omawianie tego wszystkiego. Możemy sobie to przyciemnić, rozjaśnić naturalnie, jak zawsze. Tu mamy taką opcję, jak Wam pokażę zaraz, maksymalne rozjaśnienie, to będzie oślepiacz totalny. To taki tryb totalnie dziennego światła, prosto w twarz. No i jest dobrze. Bardzo przyjemnie się prowadzi, jak powiedziałem w prezentacji, ten samochód zupełnie nie myszkuje po drodze, prowadzi się pewnie. No oczywiście na pewno jest to zasługą też tych opon zimowych, ale widzicie, w tej chwili temperatura minus 9, a w nocy, tej nocy, bo teraz już jest już wczesny wieczór, ale tej nocy było minus 20, więc teraz ekstremalne mrozy przyszły, pierwszy raz od dawna. No i Suzuki odpalił bez problemu, po kilkudniowym postoju, żadnych problemów, chwileczkę tylko pokręcił rozrusznik i cyk, cyk, cyk i od razu odpalił. Nie ma to jak benzynka. Ja wiem, że nowe diesle też powinny odpalać, jeszcze raz drogowe i przeciwgłówki. Wiem, że diesle też raczej powinny, póki nowe, to wszystko działa odpalać, no ale im starszy klekot, tym starszy diesel i wiecie, no to zima, sroga zima, to nie jest ulubiona pora roku na odpalanie diesla, który postoi trochę pod chmurką. Takie przynajmniej mam wspomnienia z Volvo V70 2,5 TDI. Dobra, tyle jeśli chodzi o wskazania. No, na pochwałę zasługuje jeszcze przycisk na kierownicy info, że nie ma badyli, bo w ogóle jest to pierwszy Suzuki od dawna, jakiego mam, Suzuki bez badyli w środku, tu gdzieś nie trzeba grzebać, więc to jeszcze za dnia sobie wszystko omówimy. Będzie zabawa, bo mamy 5,3 średnie spalanie od odbioru auta po 375,8 km, zasięg 106, do celu mamy 112, więc no będzie wesoło, będzie na pewno wesoło. Zobaczymy, czy dojedziemy. 104 zasięgu, 112 do mety. No będzie zabawnie. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Instant Fuel Economy, który tutaj ten pasek bardzo pomaga, gdy chcemy jechać o kropelce. Jak widzicie, pomaga mi trzymać się blisko zera cały czas, no na poziomie powiedzmy tych 3-4 litrów, żebyśmy bezstresowo, bez problemu się dotoczyli do tej stacji. Przy okazji mogę, wiecie co zrobić? 5,3 mam średnie,
Więc zresetujemy może średnie spalanie i zobaczymy, ile będę na takim toczeniu się o kropelce. Już silnik dawno rozgrzany. No na razie pierwsze wskazania to 2,4. Lol. Tyle co mój motocykl Honda CBR 125R. Dokładnie w średnim. Ale to tylko chwila, wiadomo, że będziemy zaraz mieli zwyżkę. Chociaż przy co chwila pojawiającym się obszarze zabudowanym, o ile ciężarówka mnie nie będzie chciała zepchnąć z drogi, to raczej nie powinno być trudne zejście sporo poniżej tego średniego wyniku, który miałem przed chwilą, widzieliście, czyli 5,3 od odbioru samochodu. Myślę, że tu jakieś 4 z kawałkiem będzie finalnie, jak dojedziemy na stację za 100 km z hakiem. No dobra, trochę mnie poniosło, ale co prawda to taka króciutka trasa, tam 60 parę nawet pojechałem, bo tu wiadomo, licznik zawsze przekłamuje. 61 według GPS-u, a tu mamy, tu mamy prawie 70 na, także ciekawe, to sprawdzimy dokładnie, o ile przekłamuje licznik, bo wygląda na to, że całkiem sporo, w okolicach, nie wiem, 8 na godzinę, 7-8 przy tej prędkości. No dobra, to jadimy dalej, na razie 3,5 litra, wesoło. Możecie mi wytłumaczyć, co to za moda ostatnimi czasy panuje, i nie mam na myśli wcale, bynajmniej nie mówię tu o kierowcach BMW, dlaczego ludzie wyprzedzają bez używania kierunkowskazu? Bo ja już czasami rozumiem, że komuś się nie chce włączyć kierunkowskazu przy zjeździe z ronda, jak prawie nikogo nie ma w okolicy, oszczędzanie, nie wiem, diody czy żarówki w starszym aucie. Ja też tak czasami od niechcenia robię, o północy jadę, jestem jedynym autem na ulicy i co, no mam sobie pokazywać, że zjeżdżam z ronda jak żywej duszy do... No to wtedy też nie używam kierunkowskazu, zdarza mi się. W dzień, przy ruchu zawsze staram się sygnalizować zjazd, czy tak samo każdy manewr wyprzedzania, używając lewego kierunkowskazu. No nie kumam tego zwyczaju, że ludzie podjeżdżają mi pod zderzak, czają się, nie umieją ocenić często dystansu, bo ja bym wyprzedził 3 razy z tym silnikiem, który mam pod maską, a oni mają najczęściej mocniejsze jednostki, szybsze samochody niż ten mój Ignisik tu. No i siedzą na tym zderzaku, w końcu wychylą się, pojadą, nigdy kierunkowskazu nie włączają, bo potem wyprzedzają poprzedzający mnie samochód, też widzę, że robią to samo, czy ciężarówkę. Po prostu jakby jechali dalej swoim pasem. No, nie kumam tego. Może wytłumaczcie, może jestem jakiejś starej daty, może teraz niemodne staje się sygnalizowanie manewrów, może to jakaś nowa ekomoda, żeby wszystko oszczędzać. Dajcie znać. Bo może ja jestem niedoinformowany, nie na czasie. Z przekłamaniem prędkości licznik versus GPS nie jest tak źle, jak początkowo myślałem. 300 na godzinę, teraz troszeczkę zszedłem. Jest dokładnie 7 na godzinę przekłamania. 93 jedziemy, gdy licznik analogowy pokazuje nam 100. Nie możemy sobie ustawić w tym samochodzie wskazań cyfrowych, dlatego że przeklikując się tym fajnym przyciskiem info na kierownicy, który też znajdziemy w Suzuki Swift, w Swiftie i tylko na razie, jak na razie w tych dwóch modelach znalazłem ten przycisk info, Vitara i S-Cross nie miały tego fajnego myku, że nie trzeba badylem tam grzebać w zegarach, no to nie znajdziemy takiej pozycji. No, zużycie paliwa wzrasta, bo troszeczkę przyspieszyłem. Zbudowałem już ten zasięg, widzicie, no 124, spokojnie mam już poniżej 100 do stacji w Sochaczewie, więc bez problemu się doturlam z bezpiecznym zasięgiem. Testując auta marki Suzuki, mówiłem Wam nieraz o zbyt nadgorliwie działającym asystencie pasa. Specjalnie teraz zbliżę się do linii, żebyście zobaczyli, jak na mnie będzie krzyczał, tak? Miga ten wykrzyknik bardzo czytelnie, plus to całe czerwone w miejscu range, co teraz mam 125, pojawi Wam się, zobaczcie, warning lane departure. No, warning lane departure, ok, wszystko rozumiem, no bo faktycznie przydaje się, ale co mnie dziwi, tu mamy na dole, tu Wam pokażę może na fotce, bo teraz i tak nic nie zobaczycie w tej ciemności, tam na dole mamy przycisk off, klikam go, nic to nie daje, trzymam go, no bo może pomyślałem, że może trzeba go trzymać, nie wiem, 2-3 sekundy, żeby się wyłączył, trzymam, 1, 2, 3, 4, o, czekaj, ileś sekund trzeba go trzymać, w końcu zaskoczył, no dobra, i teraz tak można pojechać, bo troszeczkę te niańki denerwują, faktycznie się udaje. Czyli zabezpieczenie, żeby przypadkowo paluchem go nie trącić, to zwracam honor, działa. Nic tu się nie zepsuło. Na żywo żeśmy doszli do tego, jak niańkę wyłączyć. Także pamiętajcie, trzeba długo trzymać. Przynajmniej w Ignisie. W poprzednich modelach Suzuki chyba nie próbowałem wyłączać tego asystenta. Już się przyzwyczaiłem do tego, do tych
do tego biczowania mnie, jak czasami mi się zdarzyło dojechać do linii. No i przy tych licznikowych 100 na godzinę, czyli tak 92-93, naprawdę jest przyjemnie. No. Nie spodziewałem się, że w tym małym pudełeczku, bo pamiętam, jak niezbyt dobrze wyciszona jest buda Swifta, żeby nie używać grubszych argumentów, to nie spodziewałem się, że tu będzie lepiej, a jest lepiej. No, nie ściemniam wam, bo nie mam w tym żadnego interesu. Po prostu mam takie wrażenie, że ten prześwit, no bo nie wierzę, że same zimówki tam. Na różnych oponach testuję auta, już kilka Swiftów miałem, przewinęło mi się na krótszą czy dłuższą chwilę i w żadnym nie było dobrze z wyciszeniem nadkoli, od podwozia, od drogi, no było słabo. Więc tu coś jest na rzeczy z tym prześwitem, nie wiem, lepszym wygłuszeniem. Ciekawe. No. Co prawda Ignis jest droższy w katalogu parę tysięcy wyjściowo, no porównując te same wersje wyposażenia, mimo tego, że jest dużo mniejszym autem, jakby nie patrzeć w każdą stronę, nie licząc prześwitu i wysokości budy, to jest samochodem droższym. No cóż, moda. Wiadomo, że mikro crossovery, mikro SUVy zawsze będą droższe niż klasyczne auta typu malutki hatchback. No tak to już się przyjęło. Na takim dziwnym świecie żyjemy. I oczywiście mówię o wersjach z napędem tylko na jedną oś, bo to gdyby miały czterobud, to jasna sprawa, że będą droższe. Tak powinno być. Ale mówię o ośkach. Tej różnicy w cenie trochę nie rozumiem. No, taką dość mocno dziadową jazdą udało mi się ten zasięg zwiększyć, bo już zaczął mi niebezpiecznie spadać, jak się tak rozochociłem z prędkościami pod 100 na godzinę. To już się praktycznie zrównałem z dystansem do stacji, no ale w tej chwili mam dystans 32 km do stacji. Ciężarówki mi ciągle siedzą, nie chcę blokować chłopakom czy dziewczynom życia, bo mi siedzą na zderzaku. Oni chcą zapinać te 90 non-stop, chociaż powinni jechać i tak dużo wolniej. 70 powinni jechać na takiej drodze, a jak jest zabudowa, to w ogóle powinien, ale siedzi mi koleś na zderzaku totalnie. Zobaczcie, siedzi mi, sobie lusterkarz przystawiałem. Nie chcę gościa hamować totalnie, ale to zabudowa jest, kurde, no. I siedzi mi taki palant na zderzaku z tym składem, zamiast, kurde, on powinien pierwszy zwalniać, a nie ja. No i znowu ciśnie. Ja nie wiem, jak oni mają te kagańce poustawiane, kurde, czasami mi się wydaje, że prawie stówą jadę na liczniku i facet mi siedzi, czyli te 90 parę jakby musiał robić, no to... No nieważne. Zaraz będę tankował E10, czyli to, o czym cały internet trąbi. Koniec jazdy, będzie silnik zatrę, generalka silnika przed nami. Żarty żartami, no dopiero się zacznie, jak będzie E, dopiero się zacznie, jak E20 wejdzie. Dopiero się zacznie, już daję mu tam stopem kilka razy, żeby było wiadomo, o co chodzi. Ciężarówka już awaryjki tam wyłącza. No problem będzie, jak będzie E20, to wtedy zacznie się rzeczywiście problem. Na razie 10 toleruje prawie wszystko, no. Mój motocykl też bez żadnego problemu. Dobra, chowamy się za naczepą. Bez żadnego problemu przyjmie E10, jak i znakomita większość silników, nie będzie z tym żadnego problemu. Także no wiadomo, o co chodzi, panika generuje kliki, wyświetlenia, ludzie czytają, klikają, ci co piszą zarabiają, no interes się kręci. My się nie przejmujemy, zasięg mamy, jedziemy, wlewamy i zobaczymy. Zasięgu nie zabraknie na pewno, 461 za moment będzie, odkąd odebrałem auto, 9130 całkowity przebieg od fabryki, no i zobaczymy, ile litrów paliwa wlejemy do tego malutkiego zbiornika paliwa. No jak widzicie, jadąc ekonomicznie i bardzo ekonomicznie, ledwo niewiele ponad 500 km zasięgu, chciałoby się mieć zawsze więcej. No ja tak się czuję komfortowo, jak mam samochody od 700... Za 600 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Jak mam samochody, które dają mi te 700 km zasięgu w górę? Wiem, że może to jest śmieszne dla niektórych, ale po prostu ja tak mam. Nie lubię aut, które mają te 450, 500, 550 zasięgu. To jest dla mnie za mało. W elektrykach jest to zrozumiałe, natomiast w spalinówkach, czy benzyniakach, czy dieslach, no te 700 plus takiego zasięgu w jeździe normalnej, pozamiejskiej, spokojnej, to aż dla mnie to jest takie minimum. Aż się prosi, co to za problem dać parę litrów, ten zbiornik większy zawsze. Sorry za szum, bo kurczę, teraz na dwójce mi tu szumi ta dmuchawa, to się nie zorientowałem. To nie wyją uszczelki i hałas samochodu, tylko dmuchawa. Na jedynce jest przyjemnie cicho. No i tak będziemy się toczyć teraz. Nic ciekawego. Nuda, jak w polskim filmie. Ale samochodzik fajny. Bardzo fajnie się go prowadzi.
dobra, dojechałem na stację. Tak wyglądają statystyki. 488,3, 9157. No i 4,6, taka ekonomiczna, spokojna jazda. Tankujemy, zobaczymy ile litrów wejdzie. Przy zasięgu 45. Po zatankowaniu do pełna widzicie, że szacunkowy zasięg przy mojej poprzedniej na kilkuset kilometrach ekonomicznej i przepisowej dziadowej jeździe przeliczany jest ciut poniżej 500 km. Także no, kontynuując, rozwijając tą myśl, co wtedy, nie jestem zachwycony, jeśli chodzi o zasięg przy tankowaniu do pełna. 25 litrów, no zobaczycie dokładnie ile teraz weszło, więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że zrobiłem te 500 km do tej pory, 490 dokładnie, przed chwilą stacja, no to mniej więcej pokrywa się ze wskazaniami komputera to moje spalanie. Oczywiście przypominam Wam, że miałem 5,3 na dystansie tych tam około 400 km, zanim tu 400, tak niecałych, no tam 300 kilkudziesięciu, zanim tutaj przyjechałem, tutaj miałem to spalanie na poziomie 4,6, 4,7 na ostatnich 100 km, więc około 5 litrów wypisz, wymaluj, wszystko się zgadza. Dla tych, co lubią teorie spiskowe głoszące tam, że wskazania komputera często, a dystrybutora to zupełnie dwie różne piosenki. No nie w Suzuki, to raczej się coraz rzadziej już zdarza, a na pewno nie w Suzuki, co potwierdzam niniejszym testem. No dobra, zabawa się kończy, gdy wjeżdżamy na autostradę i próbujemy utrzymać prędkości w okolicach 140, czyli przelotowe autostradowe. Ciekawostką jest też fakt, że bodajże maksymalną graniczną prędkością dla tego samochodu, dla tego modelu Suzuki, to jest tylko 155 km na godzinę. Nie wiem, czy wersja przypadkiem z manualną skrzynią nie ma 10 km wyższego limitu niż CVT, tak to już jest, niż z automatem. No ale automat wyjedz ma chyba tylko 155, a manualna skrzynia ma 165. Jeżeli się pomyliłem, to Wam tam adnotację teraz dam w czasie tego, co mówię, na białym, znaczy tekst będziecie mieli na biało, się dowiecie. Ale mistrzowie lewego pasa to norma, niektórzy jeżdżą non-stop lewym pasem, a my robimy grzecznie, tylko wyprzedzamy i wracamy na prawy. Czyli tak, jak powinno się zawsze robić. No nic, no. Nie jest to zwierzę autostradowe. Wybitnie nie jest, ale da się pojechać. No. Bez większego problemu da się kawałek trasy pojechać autostradą. Na autostradzie robi się naturalnie głośno. Za głośno do komfortowej jazdy. Wyjedz automatycznej skrzyni nie daje nam o sobie zapomnieć, że mamy ten automat. Ale powiem Wam, że prowadzi się nadal, za co chwalę, to auto stabilnie, precyzyjnie, absolutnie nie ma żadnych niepewnych momentów, że my szkujemy. Jestem zaskoczony, bo przy tak wąskim i dosyć wysokim nadwoziu ze sporym prześwitem spodziewałem się, że to będzie podskakujące pudełko, a takie absolutnie nie jest. Także o ile zachwycałem się samym Swiftem, jak się fajnie prowadzi, jak jest szerokie w środku to auto, no to tu jeszcze się bardziej zachwycam tym, jak mnie zaskoczyło, bo nastawiłem się na coś gorszego, zdecydowanie coś słabszego, a jest tak przyjemnie, tak fajnie. No i teraz pełna dzida, spróbujemy wyprzedzić. 120, 130 licznikowe, 140 licznikowe. Zaraz dojdziemy do maksymalnej, granicznej, znaczy nie będę nawet próbował, bo to już łomot tak jest, że nie da się tu właściwie wytrzymać. Wyje głównie skrzynia, bo nawet nie ten huk wiatru, wiecie, i szum opon, nie, tylko właśnie ta skrzynia przeraźliwie wyje, tak jakby ten silnik zaraz miał eksplodować, wybuchnąć, męczy się. To zdecydowanie autko do prędkości 100 na godzinę fajne, a tak to nie, niekoniecznie. Pewnym minusem automatu jest to, że bardzo łatwo z pozycji P wrzucić tryb manualny. Co prawda wtedy mamy na desce, tutaj widać M1, no ale w silnym słońcu czy zajęcie innymi sprawami nie zwracam na to uwagi i często jest tak, że po prostu nie, bardzo małe są różnice blokowania tych pozycji i tutaj też się nic nie wyświetla oczywiście, to są tylko napisy na stałe. No i to jest ten problem, że no taką mam małą wagę, że między D a M jest bardzo niewielka różnica oporu ruchu tego lewarka. No tak, żona też miała takie same przemyślenia, jak przejechała się tym autem jako pani kierownik. A w dzień kabina prezentuje się w następujący sposób. Zegary ładne, czytelne, proste. To wszystko jest dobrze zaprojektowane, dobrze wymyślone. Nie mam tu żadnych uwag krytycznych. Fajnie mi się prowadzi ten samochód. Wszystko widzę dobrze, jeśli chodzi o wyświetlacz.
Może troszkę ta maksymalna prędkość niektórym sędzać sens powiek, jak tak może być, jak może być tak niska ta prędkość. No ale wiecie, no, takim autem się nie jeździ szybko, to raz, a dwa, że no po prostu nie ma to sensu, no. Nie dość, że będzie potworny huk i wycie tej skrzyni CVT, to jeszcze się gdzieś przewrócicie, jak mocniej dmuchnie. Więc myślę, że tutaj akurat nie głupi pomysł z tym ogranicznikiem do 155 czy 165 w zależności od wersji. Naturalnie Ignisa można mieć tylko z tą jednostką napędową 1.2 Dual Jet. Ja wspomniałem w czasie testu o wariancie Hybrid Strong, no bo na przykład S-Crossa można mieć z mocną hybrydą, tą pełną hybrydą, czy Vitarę. Tutaj nie mamy możliwości tych silników 1.5 w pełnej hybrydzie. Mamy tylko 1.2, 4 cylindry, ale jednostka w zupełności do wszystkiego wystarcza. Podoba mi się ten samochód, jest ciekawą alternatywą dla miejskich i podmiejskich pojazdów, szczególnie gdy mamy na przykład dojazd na działkę, chcemy zjechać z drogi asfaltowej utwardzonej na jakąś taką gorszej jakości, szczególnie jeśli nam zależy na prześwicie. Podobnie jak to ma miejsce z Fordem EcoSportem na przykład, też taki dziwny twór, większy samochód naturalnie niż ten, ale też właśnie na szczudłach, taki maluch na szczudłach. Tak więc, czy Panda 4x4, no to są takie autka śmieszne, które naturalnie tu Jimny z tego nie zrobimy, czyli mini Gelendy, no ale jest to samochód, który daje wiele radości z jazdy, prowadzi się pewnie, stabilnie, jestem zadowolony. Także dzięki za obejrzenie tego testu do końca, trzymajcie się, a ja jadę teraz zmienić Suzuki Ignisa na Acrossa. Ciekawe, czy mnie ciężarówka wpuści, bo mi się kończy pas, no powinna. No co on robi, ten skurczybyk, no? Musiałem pojechać chwilę poboczem, no. Łaskawie zjechał. Dajcie spokój. Widział chyba z daleka, że mi się kończy pas. Życie. Dlatego czasami robię takie dygresje w czasie testów, jak to niektórzy jeżdżą, bo... No ręce opadają. Tyle. Na razie. Szerokości. System audio, jeśli mówimy o podcastach, czyli gadaczce, wystarczająco dobrze odtwarza dźwięki. No, z muzyką szału nie będzie. No, taki zwyczajny system audio, nie ma się czym tu za bardzo zachwycać. Moje ustawienia korekcji tonów niskich, wysokich widzicie w tej chwili na ekranie.